nie lecą dobre skiny, jak widzicie, słuchajcie, już się przyzwyczailiście na pewno oglądając moje openingi, że tych kost za dużo u mnie nie ma w tych openingach, niestety. No ale ten filmik będzie z kosami na szczęście. Słuchajcie, już wam mówię dokładnie, o co chodzi. Dostałem najlepszą paczkę od kuriera w ogóle w mojej historii, mojej karierze twitchowo-youtubowej. Dostawałem różne paczki z grami, ze sprzętami, z technologiami, z cukierkami, z napojami, wszystko. Ale takiej paczki jeszcze w życiu nie dostałem, słuchajcie. To naprawdę, aż mi się oczy świeciły i wszystko chcę wam pokazać, słuchajcie. To będzie taki unboxing, opening, ale to będzie dobry opening, to będzie w końcu piękny opening. No, więc tak, możecie w tym momencie zostawić łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny, bo naprawdę nie pożałujecie. Autentycznie, słuchajcie, wiem, że to jest dopiero pierwsza minuta filmu, ale jak zostawicie teraz lajka, nie pożałujecie, bo to będą magiczne rzeczy. No, więc już, słuchajcie, zabieram się do gadania. Dostałem paczkę od Firestore, firestore.com, tak dokładnie. I co to jest? Już wam pokazuję, może po kolei, słuchajcie. Jezu, jaki to jest super. Jezu, jaki to jest super, dobra. Mam tu wszystko. Mam to wszystko. Tak. W takim woreczku. W takim woreczku. Przestawię może sobie trochę sławki. W takim woreczku kryje się niespodzianka. Jest paczka. Fate Case. Huntsman. Tu z drugiej strony jeszcze jako official Fate Case partner, jako partner Mistrzostw Świata w Counter-Strike'u, które będą niedługo. Niestety się Polska nie zakwalifikowała. I teraz otwieramy. Chcę, żeby to wypadło. Patrzcie na to. Jezu, jaki to jest super. Słuchajcie, jaki to jest super. Patrzcie na to. W końcu opening z kosą. Jest Huntsman Knife Fate. Jaki to jest piękne. Boże, wy sobie nawet nie wyobrażacie, jaki to jest ekstra. Huntsman Knife Fate. Nigdy mi taki nie wyleciał ze skrzynki w CS-ie. A tu mi wyleciał. Thank you.
Lol, karambi, słuchajcie, to jest karambi dla prawdziwego fana Virtus Pro, nie? Jest pokrowiec z logiem Virtus Pro, jest koska z Virtusami. O, proszę bardzo. Może ostro się nie złapie od razu. I tutaj coś jeszcze jest, jakiś bralok. Skins get real. Spoko. Ja do karambita Virtus Pro jeszcze nie widziałem, a w ogóle był taki pomysł, żeby właśnie były skiny drużynowe, zresztą dużo ludzi robiło skiny właśnie pod dany zespół. I to jest coś, na co mega czekam, nie? Żeby móc właśnie mieć jakiegoś karambita z logiem Virtus Pro, to coś takiego, to jest super sprawa. Ja pierniczę, ale to jest w ogóle pomysł. Dobra. Tutaj to jest jakiś duży. To jest chyba ta podpórka, to co widzieliśmy wcześniej. O właśnie, to jest podpórka pod karambity, słuchajcie. I tutaj na tym się mieszczą trzy karambity. A chyba będę miał te trzy karambity, bo widzę, że jest tych parę. Więc tu jest podpórka pod karambity, ja sobie to później ogarnę. I na karambity też będzie ładna półeczka. Myślę, to będzie też super. Na razie kostkę tego Virtus Pro chowam. Dobra, tu są kolejne. To jest też kolejna podpórka. Też na razie odstawię. Dobra, i są jeszcze, słuchajcie, cztery kostki. Są cztery karambity. Okej. No to lecimy z kolejnym. Tak wygląda paczka z karambitem, widzicie? Co to jest to? Przyznam, że jeszcze nie poznaję, co to jest za skin. A, bo to jest Hellraisers. To jest kostka dla fana Hellraisers. Widzicie, tu jest takie logo. Może nie jest tak dobrze widoczne jak Virtusów, więc ta kostka Virtusów jest fajniejsza. Ale jak ktoś jest fanem Hellraisers, spoko. Chociaż akurat u mnie, jako fana Virtus Pro, kostka z Hellraisers nie poleci na podstawkę, na ozdobę. Nie ma takiej możliwości. To absolutnie tylko Virtus Pro. Oj, źle otwieram. Kolejna kostka. Karambicik. To chyba też z jakimś logiem, bo też nie poznaję spodu tej kosy. A to jest chyba Complexity. Complexity. Taka amerykańska organizacja, która jeszcze działała dawno temu, jak walczyli Virtusi. Jeszcze jako w 1.6 oczywiście. Jeszcze jako ESC chociażby. Ale to też absolutnie u mnie na półkę nie pójdzie Complexity, jako fana Virtus Pro. Kurczę, jakie to jest wszystko super. Dobra, czekajcie, czy już to otwierałem? To było Virtus Pro. A to było Hellraisers. Dobra, kolejne paczki. Kolejny karambicik. Oczywiście w tę stronę, dobra. Widzicie już? Słuchajcie, to chyba wiem, co to będzie za skin. Chyba już taki był tutaj, zobaczmy. Ach nie, to jest Doppler. Myślałem, że to będzie Marble Fate, ale to jest Doppler. Zwykły Doppler, patrzcie. No niestety nie Ruby, ten co teraz używam go w CS-ie. No a w ogóle widzieliście pewnie, że spadłem. Nie grałem w ogóle matchmakingu na moim koncie, więc straciłem rangę. Jak zagrałem matchmakinga, to dostałem Suprema, więc będę musiał wbić globala. Także na streamie po meczu Virtus Pro, który komentuję, będę pewnie wbijał globala. I jeszcze jedna, o chyba słuchajcie, wiem co to będzie i to już mi się podoba, nie? To już mi się podoba, kurczę. Case Hardened. Patrzcie, jaki jest ładny Case Hardened. Ej, to jest, słuchajcie, chyba najładniejszy skin w ogóle tutaj. Czy tak ładnie błyszczy? No to jest w ogóle tęcza typowo. I to Factory New ewidentnie, bo tamtym M9 to był jakiś chyba Battle Scared. A ten się tak ładnie błyszczy. Zobaczcie w ogóle, jakie kolory przyjmuje. Zobaczcie, jak się inaczej go pod innym kątem nastawić, zobaczcie, że zupełnie inaczej wygląda, nie? Zobaczcie, teraz wygląda jak Blue Steel w tym momencie. Czy też ten Blue Gem. A jest super, te karambity ekstra. Te karambity naprawdę ekstra. Na pewno sobie też ustawię je na półeczce. Będę miał tego Dopplera, będę miał Case Hardenda i będę miał Virtus Pro. To akurat na jedną półeczkę się zmieści. Ma trochę tego jest tutaj znowu. Jakoś sobie to różno rozstawię. I jeszcze, słuchajcie, tam coś jeszcze jest, więc sobie to odkleimy. Cóż tu jest? Kolejny woreczek. To sobie go otwieramy, a tutaj podkładka. Podkładka Mousepad Fade. Od Fade Case'a. Znowu. Kurde, słuchajcie, jak to jest faktycznie podkładka Fade, czyli ten gradient. Ja chyba sobie zmieniam swoją podkładkę, że ona jest wystarczająco duża, a chyba jest. Chyba nie wiem, czy nie będzie większa od mojej. O kurde. Jaka podkładka, rany. Może będę tak rzucać. Ojej, może powinien pokazać tak. Faktycznie, słuchajcie, jest Fade i czy ona jest większa od mojej? Wydaje mi się, że ona jest w takiej samej długości, ale że jest troszeczkę szersza.
Nie, może jest dłuższa niż moja. Taka sama długość, dobra. Taka sama długość. Chyba 400 mm. Więc taka podkładeczka. Też na stronie do kupienia, jak ktoś chciał. Fight case. No słuchajcie, no jak ktoś ma podkładkę Fade, no to już się może wozić przed kolegami, nie? Oni mogą mówić, że mają podkładkę, wiecie, jakiegoś SteelSeries albo Razera czy coś, ale nikt nie ma podkładki Gradient, Fade. Ja będę, zostawiam sobie to na biurku, będę korzystał, zaraz sobie przestawiam. Tu, o, jeszcze czapeczki. Jak ktoś lubi czapeczki, proszę bardzo, jest Karambit i M9. Spoko. Bajonet tutaj po boku. No ja tu jestem bardziej fan, jest oczywiście naklejka, która musi być tutaj, słuchajcie. Założę sobie może czapeczkę z karambitem. Jakaś taka szeroka tutaj na głowie. Może powiem tak sukienkę założyć, mnie bardziej tak... O Boże, nie, może w ogóle nie będę jej zakładał. Dlatego właśnie nie noszę czapek z Daszkiem. Tak, dokładnie. Lepiej nie. Więc to kolejny worek. Słuchajcie, jeszcze coś tutaj mam. Jeszcze to dwie podkładki. O rany. Jeszcze sobie podkładki, wcześniej widzieliście tego Fade'a. Tutaj jest specjalna, oficjalna podkładka tych mistrzostw świata, World Championship Counter-Strike Global Offensive, w którym Polacy zajęli drugie miejsce ostatnio. Teraz niestety się nie uda, więc tego już może nie będę rozpakowywał, tylko sobie to na razie zostawię zamknięte, ale w razie czego się podkładka Fade zużyje, to będę miał. I tu jeszcze jedna podkładka, to już jest taka Fade case'owa z Firestore po prostu, z logiem z tego sklepu, gdzie możecie te wszystkie noże czy podkładki sobie kupić. I słuchajcie, jeszcze mam dwie paczki, ale tego nie będę rozpakowywał, bo to mam napisane. Nagroda. Jedna i druga. Nie wiem, co tam jest w środku, słuchajcie. Wydaje mi się, że tutaj jest karambit. I podstawka pod karambit właśnie. Że to w tej paczce są karambity, słuchajcie. Nie chcę tego rozpakować, bo nie chcę, żebym... Nie chcę teraz wiem, co w tych paczkach jest. Te dwie paczki będą do wygrania dla was. Będzie konkurs u mnie na Facebooku, gdzie będziecie musieli tam zalajkować fanpage tego całego sklepu. Tam też jest jakiś konkurs, gdzie do wygrania są karambity, więc jakby coś to możecie wbijać. Link też macie w opisie przy okazji na YouTubie. Ale to na Facebooku u mnie, facebook.com/izaktv. Będzie konkurs, gdzie będą do wygrania dwie takie paczki z karambitami właśnie od tego całego sklepu. Więc słuchajcie, to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten opening. Myślę, że kurczę, no to jest coś mega fajnego, nie? Naprawdę, tak jak mówiłem, dostałem różne paczki w swojej karierze, różne rzeczy otwierałem, ale to naprawdę jest coś tak fajnego, autentycznie. No ten karambit, kurczę, że ten M9 Bayonet wygląda super. Tak na podstawce, zaraz sobie to ogarnę, chyba zresztą jeszcze noże, zaraz to obstawię po całym domu i powiem pomyślę, że nie ma nic do gadania, bo teraz jej nie ma, to mam szansę, żeby to wszystko ustawić. Ale naprawdę bardzo fajna sprawa, myślę, że gdzieś tam na prezent czy coś, to kurczę, jakbym coś takiego dostał od Paulinki, nie, to byłbym przeszczęśliwy. Ostatnio dostałem od Paulinki na drugą rocznicę ślubu, dostałem ukulele, też jest super, ale kosa to kosa. No, kurczę, nie, super sprawa. Czy to jest ten Virtus Pro? Gdzie jest Virtus Pro? To jest jakoś opisane w ogóle. Virtus Pro to koniecznie musi u mnie być. Tu jest Virtus Pro. Oj tak, jako prawidłowego fana. Kostkę Virtusów. Zawsze na propsie. Ostre jest, także proszę się tym nie bawić oczywiście za bardzo. To raczej jako dekoracja, myślę. No, ale to wszystko na teraz. Myślę, że każdy, kto zostawił łapkę w górę, to nie żałuje, bo to są naprawdę ciekawości. To jest, kurczę, fajny pomysł, nie? Żeby zrobić coś takiego. Fajny pomysł na biznes faktycznie, żeby zrobić sklep z takimi kosami z CS-a, no bo wiecie, jak ludzie się tym potrafią jarać, jak ja się tym jaram, a naprawdę powiem wam, że mieć to, dotknąć to na żywo, zobaczyć to na żywo, to powiem wam, że to jest chyba jeszcze większa przyjemność niż mieć to w CS-ie. Więc tak to wygląda. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dzięki, że byliście ze mną do końca tego filmiku. Trzymajcie się, a ja się zbieram przygotować do meczu Virtus Pro. Popatki. Cześć.